Was serdecznie w przepisie na niskowęglowodanowe, a dosyć wysokobiałkowe kulki sezamowe, takie jakby chałwy po prostu w innym wydaniu. I podstawą naszego przepisu będzie pasta tahini i ją musicie sobie po prostu kupić. Ja ją kupiłam w tureckim sklepie w dosyć fajnej cenie, albo jeżeli macie bardzo dobry blender, po prostu zmielcie nasiona sezamu, aż uzyskacie coś na zasadzie pasty. To tutaj jest bardzo, bardzo płynne i po prostu ja w domu nie jestem w stanie, mimo że mam dość dobry blender, dojść do takiej konsystencji nigdy w życiu. I potrzebuję tej pasty tahini 3 łyżki, specjalnie ich jeszcze nie odmierzyłam, żebyście zobaczyli, co to są 3 łyżki u mnie, bo ja mam tendencję do gigantycznych łyżek po prostu, także warto zobaczyć, jak one wyglądają. No wyglądają tak, jak dla mnie nie są takie duże, ale chyba są dosyć solidne. I do tych 3 łyżek czegoś, co jest płynne, nawet w lodówce, czyli pasty tahini, wrzucamy upłynniony póki co olej kokosowy. I to jest olej kokosowy, o taki, nierafinowany, bo tutaj nic nie podgrzewamy i bardzo fajnie wykorzystać nierafinowany olej kokosowy, żeby mieć te wszystkie witaminki. I wlewamy tutaj upłyniony, jak go upłyniłam, to chyba tu widzicie, moja po prostu metoda na wszystko. Talerz taki od zupy z wrzątkiem, w to miseczka, olej do środka i było płynne po 2 minutach. I to razem mieszamy jako te nasze płynne składniki. I teraz to, co da nam białko, oczywiście tahini też ma w sobie białko. Ma białka aż 27%, także solidnie. Ale my tutaj jeszcze, żeby obniżyć kaloryczność i zawartość tłuszczu, bo tahini i olej kokosowy mają dużo tłuszczu, i żeby podbić to białko leciutko oraz nadać też takiej słodyczy, dodamy odżywkę białkową. Ja używam tej, co praktycznie zawsze, czyli to jest WPC Econo V2. I mam smak tutaj migdałowy. I teraz też patrzcie na łyżki. Łyżki muszą być w tym przypadku płaskie i wrzucamy je tutaj 2. Muszą być płaskie, ponieważ jak tak dałam sobie hojnie ostatnio, jak je robiłam, to były po prostu masakrycznie słodkie jak dla mnie, bo ja już uważam, że odżywki są potwornie po prostu słodkie. Także no, tak sobie eksperymentowałam i chciałam wysuszyć tę tłustą masę i dałam po prostu za dużo tego białka do suszenia i to było bardzo, bardzo słodkie i bardzo, bardzo migdałowe. Ten sezam był ledwo wyczuwalny tutaj. A jak damy 2 łyżki, to wszystko będzie ok i będzie bardzo fajnie słodkie. Także mamy tu wymieszane, białko się bardzo dobrze rozprowadziło i jest to dosyć ważny punkt, bo jak wiecie, białko lubi się pozbrylać. I teraz, żeby wysuszyć właśnie tę masę, żeby dało się z niej zrobić coś w stylu kulek, dodamy mąkę kokosową. Ja mam... O, to jest właśnie marka mojej mąki. Domowej roboty mąka kokosowa. Przepis możecie znaleźć u mnie na kanale. No i wrzucam, aż ta masa będzie taka troszeczkę zwartawa. Na razie wrzuciłam tu 2 łyżki, ale myślę, że tak dojdzie do 3-4 łyżek tutaj na tę masę. I to wszystko będziemy zaraz przekładali do takich foremek na czekoladki. Mogą to być zwykłe foremki od lodu, albo możecie wysuszyć tę masę jeszcze bardziej, żeby po prostu ulepić z niej takie kulki. No, będzie 5. łyżka i myślę, że będzie akurat perfekcyjnie. Jeszcze może dam pół dla pewności. I teraz już na pewno będzie ok. I teraz naszykujcie sobie 2 łyżeczki. Tak jest. Już tak tworzy takie... Widzicie, tak zaczyna się sklejać taką dużą bryłę. To jest akurat, jest idealnie. Naszykujcie sobie 2 małe łyżeczki i zaraz nakładamy do foremek. Teraz nabieramy sobie po prostu troszkę tej masy. Wpychamy tutaj w te dziurki od foremek na czekoladki i musimy to wstawić do lodówki i to się musi chwilę pochłodzić, żeby ten olej kokosowy się z powrotem ściął i też żeby ta mąka kokosowa wchłonęła jak najwięcej wilgoci. I ja polecam, żeby to robić albo dzień przed, albo na przykład jak macie zamiar zjadać te kulki sobie na podwieczorek, to zróbcie je już w porze śniadaniowej i powinny być gotowe. Także zobaczymy się za chwilę pewnie, żebyście zobaczyli, ile tego wyszło, a potem już zobaczymy efekt końcowy. Mi wyszło tych kulek 15 i tak jak mówiłam, wstawiam je do lodówki i widzimy się za minimum kilka godzin.
Oto jak wyglądają nasze kulki po wyjęciu z foremek. Jest dosyć późno i ciemno, więc przepraszam Was za jakość tego nagrania. Są zwarte, jak widzicie. W sumie to minęło dużo mniej czasu. Myślę, że około 2-3 godziny i już były zwarte, więc może mylnie oceniałam wcześniej czas tężenia. Jedna bardzo ważna rzecz w życiu, nie przechowujcie tych kulek poza lodówką, ponieważ olej kokosowy rozpłynie się z powrotem i wszystko nam poleci. Ja się z Wami już żegnam, to koniec tego przepisu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!